Witajcie kochani w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla was filmik, o którym myślałam już bardzo długi czas i do którego też powiedzmy, że przygotowywałam się, testowałam te produkty dosyć długo, a mianowicie będzie to filmik o topcoatach. Chciałam zrobić takie małe porównanie względem tego, co ja uważam, jeśli chodzi o te trzy topcoaty i będą to oczywiście Essie Good To Go, będzie to Sejvite i będzie to Polishield z Orly. Ten ostatni, który wam pokazałam, jest chyba najmniej popularny i o nim też tak jakby mam najmniej wyrobione zdanie pomimo wszystko. Zacznijmy może od dostępności, jeśli chodzi o te trzy kosmetyki. Wszystkie kosmetyki, produkty. Wszystkie trzy są, powiedzmy, równie ciężko dostępne. Nie są to takie rzeczy, które możemy iść do drogerii i kupić. Na pewno nie. Natomiast da się to zrobić, ponieważ na pewno nie jestem przekonana co do Orly, bo tym razem nie mogłam go znaleźć, ale na pewno zarówno Essie, jak i Sejvite są dostępne na Allegro bez problemu. Na eBayu też możecie je zamówić, ale wydaje mi się, że to nie jest potrzebne, bo na Allegro one są w tych cenach dość porównywalnych, można je naprawdę dostać całkiem nieźle. No i teraz od razu możemy przejść do ceny. Jeśli chodzi o Sejvite, to można go dostać już nawet za 20, chyba 4-25 zł. Plus oczywiście przesyłka. Essie no oczywiście jest dużo droższy, ponieważ widziałam go na Allegro za od 35 do 40 zł, więc tutaj już różnica troszeczkę jest. Natomiast jeśli chodzi o Orly, to z tego co mi się wydaje, bo to jest wersja taka połówka, to jest 9 ml, natomiast full size, pełnowymiarowy produkt ma 18 ml, jeśli chodzi o Orly, i on wtedy też kosztuje chyba około 40 zł, z tego co mnie się wydaje. I właśnie pojemności. Tutaj pojemność jest dosyć porównywalna, bo zarówno jeżeli chodzi o Essie, jak i o Sejvite, to one mają po 14 ml. Natomiast tak jak mówię, ja tutaj mam tą wersję mniejszą tego z Orly, on ma 9 ml, ale jest też wersja pełnowymiarowa 18 ml. I teraz przejdźmy do meritum całej sprawy. To chyba będzie bardzo szybkie porównanie, tak mi się wydaje, do tego, jak te produkty działają. Moim faworytem oczywiście jest i zawsze będzie Essie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przyspiesza zdecydowanie wysychanie lakieru. Te paznokcie są suche, przynajmniej ta ich wierzchnia warstwa, bo te produkty działają w ten sposób, że one najpierw wysuszają tą najbardziej wierzchnią warstwę, natomiast ta warstwa oczywiście im bardziej w głąb tego lakieru, tym dłużej będzie wysychać, natomiast one momentalnie wysuszają tą warstwę wierzchnią, przez to te paznokcie u góry są od razu w zasadzie twarde i ciężej je uszkodzić poprzez przypadkowe chociażby przejechanie o coś, bo to jest najważniejsze. Często jest tak, że po prostu delikatnie o coś zawadzimy i jeżeli mamy taki typowo mokry lakier, to od razu je zniszczymy, natomiast przy tych produktach no jest to już dużo trudniejsze. Tak więc on momentalnie mi ten lakier wysusza. Nie jest aż tak bardzo chemiczny. Przez długi czas ma cały czas taką samą konsystencję. Jak widzicie, ja go mam już długo. Zużyłam go do połowy nawet, no do połowy. I on dalej jest płynny, fajnie się rozprowadza i naprawdę można go zużyć do ostatniej kropli. No i to jest po prostu mój faworyt. Ja teraz tak, jeżeli chodzi o przedłużanie trwałości lakieru na paznokciach. Powiem wam szczerze, że ja nie zauważyłam niczego takiego przy żadnym produkcie, absolutnie żadnym, żeby mi jakoś przedłużał. Jeżeli są lakiery, które trzymają się krócej, to po prostu się trzymają krócej, niezależnie od tego, czy ja użyję tego topcoatu, czy nie. Jeżeli pomaluję sobie paznokcie lakierem z Inglota, to tak czy siak one mi po prostu odprysną bardzo szybko. Na pewno dużo szybciej niż jeżeli użyję China Glaze. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o trwałość i przedłużanie, ja nie mogę się wypowiadać, dlatego że nie wiem, czy to chodzi o moje paznokcie, że one kompletnie nie reagują na topcoaty.
czy o co, no ale po prostu tego nie zauważyłam, więc tutaj skłamałabym was, jeżeli bym powiedziała tak, oczywiście przedłuża wartość lakieru, widzicie, jak mi się język włącza. Przedłuża trwałość lakieru na paznokciach. Tak nie jest. Ja, tak jak wam już mówiłam ostatnio w filmiku, maluję paznokcie teraz raz na tydzień. I one pod koniec tygodnia już są oczywiście pościerane, mają pozdzierane końcówki, ale nigdy nie jest tak, że są poodpryskiwane, co to nie. Tak więc to jest chyba ważne, ale wątpię, żeby to była jakaś specjalna zasługa tylko i wyłącznie tego top coatu. To jest po prostu dobre przygotowanie płytki, odtłuszczenie jej, potem danie bazy, lakieru i dopiero. Chociaż dawno już nie używałam lakierów z Inglota, więc one na pewno tyle by nie wytrzymały, tego jestem pewna, nieważne jakiego top coatu bym użyła. Taka mała dygresja na temat lakierów z Inglota. Okej. Okay. Przejdźmy do drugiego kosmetyku. Do drugiego top coata, czyli do Sejvit. Ja bardzo chciałam go próbować, bo tutaj legendy wręcz na YouTubie krążą na temat tego produktu. I powiem wam moje spostrzeżenia. On jest masakrycznie chemiczny, to jest oczywiste. Wiele dziewczyn straszyło, że trzeba uważać, bo jak sobie najedziesz na skórki, to aż piecze. Nie zauważyłam czegoś takiego, bo zdarzyło mi się pomalować sobie niechcący skórkę właśnie Sejvit i nic takiego nie było. Natomiast to, co mnie potwornie w nim denerwuje, to co wam zaraz zademonstruję. Mam nadzieję, że będzie to widać, chociaż wybaczcie moje suche skórki, ale zima przyszła. No, sfokusuj się, proszę cię. Po prostu on ściąga lakier, o. Jest to widać idealnie. Widzicie, mam taką błonkę tutaj przy samej skórce. Znaczy ja to nazywam błonką. To jest po prostu taka pozostałość po ściągniętym lakierze. On w momencie, kiedy wysycha, kurczy się, zmniejsza swoją objętość i tym samym ściąga za sobą lakier, który jest pod nim. Kompletnie tego efektu nie ma przy Essie, natomiast przy tym był za każdym razem od samego początku. Jest to szczególnie zauważalne przy lakierach typu które mają konsystencję nazywaną taką żelkową, czyli są kryjące, ale jednak takie troszeczkę przezroczyste. To jest lakier, który mam teraz na paznokciach, to jest lakier z Kobo i on nie jest o konsystencji żelkowej, a mimo wszystko widzicie co się dzieje i to mi kompletnie się nie podoba, bo ja tutaj się staram, żeby ten lakier jakoś przy skórkach wyglądał, a tymczasem pomaluję go sobie Sejvit i on mi wszystko ściągnie i zniszczy całą moją pracę, no to chyba nie o to chodzi. Oczywiście podoba mi się efekt tego takiego mocnego nabłyszczenia, który jest zarówno w przypadku tego produktu, jak i w przypadku Essie. Takiej wręcz tafli wody, można się w tym aż przejrzeć w momencie pomalowania paznokci. Bardzo mi się to podoba, ale on też ma taką tendencję, że bardzo łatwo jest tą lśniącą powierzchnię porysować i tak w połowie tygodnia to już te paznokcie, jakbyśmy tak spojrzeli pod światło, to one już tak fajnie nie wyglądają. Oczywiście utwardza ten lakier bardzo fajnie i też bardzo, bardzo szybko wysycha, ale no nie jest aż tak fajny jak Essie, nie przebije go. Dla mnie nie jest to coś, co byłoby w stanie sprawić, że przestanę kupować i używać Essie. Natomiast na pewno jest zdecydowanie łatwiej dostępny w Polsce, jest dużo więcej tych aukcji na Allegro. Przede wszystkim jest tańszy i w swojej klasie to jest dobry produkt, ale jednak nie aż tak bardzo, jakbym tego oczekiwała. Nie jest to taki święty graal, jak mi się wydawało i musiałam się o tym przekonać na własnej skórze. Tak więc czy polecam, czy nie polecam, każdy musi, myślę, spróbować. Ach, i jeszcze co do zapachu, oczywiście, że śmierdzi, ale dla mnie to nie jest aż coś takiego bardzo odrzucającego, że na przykład muszę malować paznokcie z klamerką na nosie. Nie, to nie tak, ale no oczywiście zapach jest dużo bardziej nieprzyjemny i intensywny niż w przypadku Essie. No i na koniec kilka dosłownie słów o tym utwardzaczu. To jest preparat 3 w 1, tak jak tutaj jest napisane. Ja go używałam, no trochę go używałam, bo jak widzicie 1/3 jest zużyta.
Natomiast on w porównaniu z Essie i z Seshem bardzo, dla mnie przynajmniej, za wolno zdecydowanie wysusza lakier. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że już w zasadzie praktycznie od razu po wymalowaniu paznokci mogę normalnie funkcjonować, a z tym niestety nie jest to możliwe. On owszem, w porównaniu do innych top coatów zwyczajnych, powiedzmy, przyspiesza wysychanie tego lakieru, ale nie jest to to, czego bym oczekiwała. Błysk jest też dużo, dużo mniejszy, tak więc akurat jeśli chodzi o ten top coat, to moim zdaniem nie jest to nic szczególnego. Chociaż wiem, że Orly ma też inne top coaty, takie, które bardziej by tutaj podchodziły pod coś tego typu. I może kiedyś uda mi się to coś zdobyć i wypróbować, wtedy na pewno dam wam znać, ale to na pewno nie jest warte zbyt wiele. Tak więc, jeżeli macie jakieś pytania, to ja was zapraszam do komentarzy, bo w dzisiejszym filmiku to już wszystko, jeśli o mnie chodzi. Jeszcze raz przepraszam za mój zatkany nos, ale mam nadzieję, że wybaczycie. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!